Podobałem. Nie, ale ja muszę teraz coś powiedzieć, bo mnie zagrzałeś po prostu. Ale to dobrze czy źle? Ja się nie znam. To już się coś dzieje. Jako progresywni burmistrzowie i prezydenci naszych miast, chcielibyśmy, żeby nasze działania były jak najbardziej transparentne, widoczne dla mieszkańców. Cała nasza działalność, żeby była śledzona przez mieszkańców naszych miast, żeby wiedzieli, byli informowani o tym, co robimy. To jest ważny standard, jeśli chodzi o samorząd, o politykę i my chcemy kreować takie dobre praktyki. Dzisiaj podpisaliśmy deklarację w Ostrowie, która zwraca uwagę na zaangażowanie obywateli, mieszkańców naszych miast we współdecydowanie o mieście. Dużo o tym rozmawialiśmy, o partycypacji społecznej i to będzie kolejny taki drogowskaz na kolejne miesiące naszego działania, pracy samorządowców, żebyśmy angażowali jak najwięcej mieszkańców naszych miast w nasze działania. Co ważne także, wydaliśmy dzisiaj apel do wszystkich komitetów wyborczych z taką sugestią, że polityka, która dzisiaj jest uprawiana na tym najwyższym szczeblu, często zapomina o samorządzie. O samorządzie, który jest niedofinansowany, który jest zaniedbany, jeśli chodzi o debatę publiczną. 25 lat po przywróceniu samorządności w Polsce potrzebujemy ponownej debaty, refleksji nad przyszłością samorządu. I my, progresywni burmistrzowie i prezydenci miast, pełni pomysłów, ale także pokazujący, co działa i co nie działa, chcielibyśmy podjąć taki dialog ze wszystkimi komitetami dzisiaj występującymi w wyborach, żeby nasz głos tych praktyków dnia codziennego w tych samorządach był słyszalny, żebyśmy naprawili to, co po prostu w samorządach nie działa. I stąd ta deklaracja dzisiaj i stąd prosimy wszystkich kandydatów i kandydatki do parlamentu, żeby z większą atencją traktowali samorząd. Zwracamy uwagę na problemy samorządu i mamy nadzieję, że w przyszłym parlamencie dyskusja o samorządzie uzyska potrzebną rangę, bo mamy wrażenie, że za mało jest samorządu, a za dużo takiego ogólnej dyskusji o tematach, które wydają się tematami często zastępczymi, a nie tematami, które interesują nas, samorządowców i mieszkańców naszych miast. U Roberta, jak i u Beaty, kiedy się spotykaliśmy, były poruszane sprawy związane z samorządem. I słusznie tutaj zauważamy, że w tej deklaracji jest apel taki bardzo ogólny o to, aby zauważyć problemy samorządu, ale zawsze powtarzamy, że jesteśmy reprezentantami małych i średnich miast i chodzi nam o to, że w Polsce dzisiaj polityka jest nastawiona na wspieranie samorządów metropolitalnych, a jeżeli tyle mówimy o zrównoważonym rozwoju kraju, żebyśmy pamiętali o małych i średnich miastach i miejscowościach, które są tak naprawdę solą tej ziemi, które najwięcej PKB wypracowują, są największym inwestorem, jeżeli spojrzymy na to globalnie, a są pomijane. Dlatego prosimy, żeby o nas nie zapominać, o naszych problemach i o naszych sukcesach, które są sukcesami Polski. A także dodam o naszych aspiracjach, bo przecież mamy własne aspiracje, aspiracje małych i średnich miast i są to naprawdę aspiracje bardzo konstruktywne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. I to, co tutaj dzisiaj mówimy, jesteśmy dla siebie też grupą wsparcia, bo musimy się wspierać jako przedstawiciele właśnie tych samorządów małych i średnich, bo mamy wrażenie, jeżeli my nie będziemy się wspierać, to jakby będziemy też przez te duże metropolie trochę spychani. To, co dzisiaj wyartykułowaliśmy w deklaracji ostrowskiej, czyli apel do wszystkich komitetów, żeby zajęli się rzeczywistymi problemami, a nie walką samą sobie. Ja mam taką osobistą refleksję. Jestem prezydentem od 10 miesięcy. Jest w naszym okręgu 8 posłów. Tylko jedna posłanka zjawiła się u mnie dwukrotnie, żeby zapytać, jakie mam problemy i w czym mi pomóc. I to jest chyba też bardzo charakterystyczne. Stąd ten apel jest naprawdę bardzo ważny i bardzo aktualny. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, reprezentując chyba tutaj najmniejszy z samorządów, miasto Czersk, że
takie forum, jakie tutaj tworzymy, pozwoliło mi zwalczyć pewien stereotyp mojego myślenia, że to, czego się podjęłam, to jest walka z wiatrakami. Mając jako kolegów, doradców takie grono osób, dzisiaj wiem, że wszystko jest możliwe. Dziękuję bardzo.